Siemano, witam Was w kolejnym odcinku z Myciagarów. Dzisiaj będzie troszkę dłuższy, bo jak widać mamy tutaj trochę do roboty. Mam tutaj jeszcze patelnię taką do walenia. Jestem pozdalny w tym momencie, zaraz odpowiem Wam na wszystkie pytania, które ostatnio wydarzyły się na forum świata i Polski, także czekajcie na chwilkę, wszystko będziemy mieć. Dobra, ja tu oczywiście zasponsoruję, że dzisiejszym sponsorem odcinka jest Fery. Jest to oczywiście niezawodny płyn do mycia naczyń o cytrynowym smaku, o dziwo, więc no, ciekawa sprawa, jest naprawdę bardzo dobry, używa go cała moja rodzina, w tym ja oczywiście, ale no, ja rzadko myję zary, ponieważ ja rzadko jestem w kuchni. Większość takich prac domowych wykonuje moja rodzina, w szczególności moja mama. Także rozpocznijmy może pogadanki o maturach. Oczywiście, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. Mianowicie od ministra Czarnka, pana oczywiście edukacji, dowiedziałem się, że nie będę pisał matur ustnych z żadnego przedmiotu i jest to tylko dowolna opcja. Jednak wydaje mi się, że w mojej sytuacji fajnie by było zdać też angielski, bo no, czasami jest tak dobry poziom, że no, myślę, że nie będzie żadnego problemu, tylko muszę tam te perfekty poćwiczyć, bo z tym jest właśnie największy problem. Ale ogólnie nie będzie źle. Bo popatrzcie, mamy matury ustne, odwołane, do tego zakres materiału został okrojony o 30%, co jest naprawdę ok, ale to nie oznacza w ogóle, że te matury będą w jakiś sposób w ogóle proste. Wręcz mam obawy, że mogą być nieco trudniejsze i to może być właśnie najgorsze. No a jeżeli chodzi o rozszerzenie, jakie będę brał, no to już wam mówię. Nie wiem, czy wspomniałem w poprzednim odcinku, jak ktoś nie ogląda, to zapraszam, będzie w opisie, albo tutaj się pojawi w chmurce, gdzieś tu. Mianowicie będę brał rozszerzenie z języka angielskiego, ponieważ jest to moja mocna strona, jak pewnie u większości licealistów. No i oczywiście matematyka, ponieważ jak dobrze wiecie, jestem uczniem technikum informatycznego. Mianowicie chodzi o ZTST, czyli najlepszą szkołę w Rzeszowie. No i będę wybierał się na studia, co jest związane z programowaniem. Prawda, nie jestem zbytnio dobrym w tym, ale jak tak nauczyłem się tych CSS-ów i tych wszystkich Java, podstaw HTML-a, tych wszystkich divów, no to stwierdziłem, że to jest nawet spoko sprawa. I myślę, że fajnie byłoby to kontynuować w jakiś sposób. No a jeżeli chodzi o matmę, no to tutaj jeszcze inna sprawa, bo dowiedziałem się, że te zadania nie są wcale takie proste i wymagają troszkę więcej myślenia, niż mi się w ogóle wydawało. No ale jeżeli się może przeszkolę jakoś, to może to jakoś da mnie. Także myślę, że będzie ok, jeżeli chodzi o te wszystkie, o tą maturę. Mianowicie, co mogę jeszcze poruszyć w tym odcinku? W tym odcinku mogę jeszcze poruszyć sprawę koronawirusa w Polsce. Mianowicie, jeżeli nie znacie mojej opinii na ten temat, to jak pewnie u mnie i w większości ludzi na świecie, koronawirus jest mocno tak jakby sprawą taką przygłośnioną, no bo bez przesady. Media podają oczywiście liczbę zachorowań, że jest 9 tysięcy, potem jest 15 tysięcy, ale jednak w mojej opinii oni nie pokazują w ogóle liczby wyzdrowiałych osób na świecie, więc jeżeli mają takie coś pokazywać, no to wszyscy wiemy, że jeżeli przeczytamy sobie oczywiście na internecie, to będziemy wiedzieć, że większość osób wyzdrowiało, czyli te 80% przypuśćmy na tego COVID-a. Myślę, że COVID-a możemy porównać oczywiście jeszcze z grypą, no bo objawy są szczerze podobne, problemy z dusznością, jakieś tam suchy kafel, do tego jeszcze katar. No i moim zdaniem media strasznie manipulują wszystkimi danymi i posłuchają się właśnie telewizji, znaczy rządu przede wszystkim. A rząd mamy jaki mamy, nie chcę się wypowiadać, bo będzie fala krytyki, a ja tego nie chcę, jestem
Zachowam to dla siebie po prostu. Dobra. Teraz muszę to schować kuwa do tego, do piekarnika. Dobra, gdzie jest? No to zostało nam jeszcze troszkę garków. Tak. Woda, o jest tu jeszcze tu. Nie wiem czy widzicie, ale tu jest taki talerz. Tu jest talerz z masełka, no bo jedliśmy sobie pierożki na zdalnym. Ale tak ogólnie to ja dzisiaj miałem 8 godzin lekcji, powiem wam, kuwa. Skończyliśmy pierwszy semestr, a pierwszy semestr był, był właśnie dotyczący egzaminu zawodowego, który będzie, uwaga, w lutym i styczniu, bo ja mam poprawkę, bo nie zdałem, bo jestem CEP-em. Nie zdałem tego egzaminu E08, tego informatycznego, bo z niejakich powodów, ale wydaje mi się, że sprzęt był po prostu wadliwy i stanowisko nie zostało jakby poprowadzone kompletnie, czyli nie zostało pełne. Więc wydaje mi się, że nie było troszkę w tym mojej winy, ale możecie powiedzieć, że o kurwa, to czego tego nie zgłosiłeś? No to, no bo ja nie byłem tego pewny, że to stanowisko nie działa, bo chodzi mi o switche i routery. I ja ten temat w ogóle mnie przeraża, bo przez COVID-a właśnie nie mieliśmy tych zajęć stacjonarnych i nie było w ogóle tych switchy w tej trzeciej klasie. No, dobrze wiecie, że jestem w czwartej, więc... Więc po prostu, no, nie pykł tego egzamin. Jeszcze przede mną jest E09, który jest rzekomo łatwy, bo oczywiście pozdrawiam mojego nauczyciela z programowania, który mnie bardzo dobrze przygotował. Mam nadzieję, że pyknie, a jak nie, no to popraweczka, może 3 razy. Na pewno może swojej szkoły nie zostawię za plecami po 20, nie? Dobra, a wracając do sytuacji COVID-a, no to jak wiecie, te wszystkie obostrzenia ostatnio się nieco zawęziły. Znaczy nie, u nas się troszkę odgrodziły, ponieważ w tym, opaka łycha, zaraz wam powiem, w kapie, mianowicie z tego, u nas przychodnie otworzyli w końcu, które były zamknięte od kuwa nie wiadomo ilu, chyba od marca praktycznie i trzeba było pukać do drzwi, do tego, do okna, żeby się zarejestrować do lekarza, a wszyscy wiecie, teraz dostać się do lekarza to jest ciężka sprawa, także otworzyli u nas te przychodnie i teraz w końcu nie ma tego problemu i można iść w końcu do dentysty, do jakiegoś tam innego specjalisty, no i nie trzeba pukać chyba w tą ścianę, w to okienko, patykiem jeszcze, no to porażka. Dobra, teraz tylko takie sitko kozackie, nie wiem skąd. Dobra, woda, a ja sobie w tym czasie pomyślę, co mogę wam jeszcze powiedzieć. No i tak ogólnie, jeżeli chodzi jeszcze o plan lekcji, to dodam, że w tym półroczu na początku, no on jest kurwa przerąbany, bo mamy dzisiaj tak jakby od 7.10 mieliśmy 3 geografie, jedną historię, która nie jest kompletnie niepotrzebna. Mieliśmy jeszcze 2 angielskie, no ale to jest spoko akurat, można coś tam się dowiedzieć, chociaż powtarzamy materiał od pierwszej klasy, praktycznie takie podstawy. To też w sumie trochę czasu, zamiast czegoś nowego się dowiadywać, to jest w miejscu jak zawsze, no bo to jest piękny kraj oczywiście. Ale nie wypowiadam się, nic nie mówię. Tutaj sobie już gitara, większość umyłem, jeszcze ten garnek, on chyba ciepły jest jeszcze. Nie mam jak pokazać, bo tak trochę te kadry ustawiłem niebezpiecznie, więc może teraz wezmę co innego. Tego nie? Dobra, tu jeszcze siorka jest ze mną obok. Siedzi, bo też po zdalnym jest i też cisnął. Też wybrała dobrą szkołę. Znaczy ona wybrała lepszą szkołę niż ja, no bo ja się nie starałem zbytnio, coś ze Stanczada teraz. Ja się zbytnio nie starałem w tym gimnazjum, byłem takim zagubionym dzieckiem. Jeszcze nie wiedziałem, co chcę robić w życiu, więc dobra, i pójdę na tego informatyka, dużo gram. Tak pewnie miała większość osób, która w ogóle podjęła studia informatyczne. No, gram w gry dużo, to pójdę na tą informatykę, może coś pyknie. Nie? No i tak sobie siedzę te 3 lata. Po drugiej klasie zdałem sobie sprawę, że to nie jest jednak dla mnie. I miałem takie załamanie chwilę, że po co ja w ogóle chodzę do tej szkoły, po co ja tu w ogóle siedzę. Ale tak w tej czwartej klasie coś tam podłapałem z tego programowania, coś się tam pouczyłem i stwierdziłem, że to nawet ciekawe jest. Tylko nie wiem, bo u mnie z takim, wiecie, myśleniem logicznym, takim ekstra
poza horyzonty i takie przewidywanie przyszłości za pomocą mózgu to jest ciężka sprawa, więc no musiałbym dużo spędzić nad nauką. Jeszcze ten garnek. To mi tylko garnek, mamy 10 minut filmu. Może użyję rękawiczek. Bo jednak się trochę boję, bo para leci. Jednak, a jedliśmy obiad. Ile? No, już będzie z 20 minut temu. Boję się, żeby się nie parzyć. Patrzcie, jakie kozackie. Nie wiem, co tu w ogóle jest. A tu jakieś wrony, patrzcie. O kurwa. Konkretne parcie, jak leje wodę. Na polskim YouTubie tego nie znajdziecie. Uuu, jeszcze jakie efekty specjalne. Takie slow-mo zrobimy. Dobra, halloweenka. I druga. Dobra. Bo nie, on jest dalej się pływa, ja się kurde cykam, tego mieć trochę. Tego nie umyłem jeszcze. No to widelec, a może wystawię ten czas. Ten garnek. Co tam chcecie, byli pajace? No, widelec. Raciach, ciach. I garnuszek, i to jeszcze coś. Dopowie. To niezłe to mycie, nie? Dobra. I pozostało tylko garnek pięknej urody, sławy. Dobra. Myju, myju. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, bo wyczerpałem temat na dzisiejszy odcinek. Z ostatniej chwili dostałem właśnie tą wiadomość o tych maturach ustnych. I taki, kuźwa, o co chodzi? W sumie spoko, no bo tych ustnych nawet nie było jak ćwiczyć, bo wszyscy musieliby brać te korki, tych native speakerów, tych polonistów zatrudniać, a wiecie, to nie jest tania rzecz. Ja za korki biorę dobre 50 zł, znaczy za korki daję 50 zł, a biorę sobie je co tydzień, także ogólnie no trochę wydaję tygodniowo, a ostatnio nie wydaję, no bo byłem na kwarantannie, przyznaję się, bez bicia, ponieważ no tak wyszło życiowo. Zresztą chyba wszyscy, co chodzą do pracy, większość osób jest wysyłana na kwarantannę, bo czy tam kaszel jest, czy coś, no i przechodzą to bezobjawowo przez dwa dni posiedzą na katarze, wezmą ten urofen, czy tam jakiś inny paracetamol, im to przechodzi. A tu kurwa nasz rząd od razu stosuje 10 dni dla osoby, która przechodzi covida i oczywiście, na której wykryto covida, no bo ona tego nie przechodzi, bo to przecież to jest kłamstwo rządu. No i do tego 7 dni osoby, które są wraz z tą osobą w jednym mieszkaniu. I to jest w ogóle śmieszna rzecz, no bo sanepid, nie będę komentował tego, bo to jest po prostu brak komentarza będzie tutaj najstosowniejszy, bo sami wiecie, co się dzieje w tym kraju, że wszystko jest samowolką powoli. Wszystkie te strajki, rolnicy, górnicy ponoć mają zamykać kopalnie do 2050 roku praktycznie. I będzie też strajk górników w Warszawie, strajk rolników, o strajku kobiet to nie wspominam, bo każdy wie. Więc no, dzieje się w tym kraju konkretnie. Dobra, tego garka schowam. Nawet nie mam miejsca, wie. A dobra, tutaj będzie. Gara, dobra, Elwinka. Jeszcze sobie sól schowam. Tutaj. Okej, okay. Także. Dziękuję Ci za dzisiaj. Mam nadzieję, że poruszyłem wszystkie tematy, które są istotne w miarę teraz. Widzimy się w kolejnym za... No, kiedy będzie tam coś do pogadania, to się zjawię wtedy. Dobra, trzymajcie się, Elwina.